taki noworoczny spacer w pięknym, mglistym anturażu. Pies się cieszy, bażanty startują, jest mgła. Dzięki temu nie widać całej tej cywilizacji, która kryje się tuż obok. Ani jednego domu, ani jednego człowieka. Bardzo przyjemnie. Są jakieś 3 stopnie mrozu. Więc świetna pogoda na dłuższą przechadzkę. Krokomierz nalicza kroki. Może będzie jakaś taka motywacja noworoczna, nie postanowienie, ale motywacja do tego, żeby więcej być na świeżym powietrzu i więcej się ruszać. No i taka przedmowa do tego cyklu, który chciałabym, żeby zaczął powstawać w tym roku 2021. Mała, chodź. Jurajski krajobraz, skały, rozmaite ostańce. Weszłybyśmy wyżej, gdyby była jakaś widoczność, ale jeszcze jej nie ma, może później. Znowu bażan. Tak, startuję, mam tu spod nóg. Plan na 2021 rok, który został napoczęty kilka lat temu i nigdy nie został zrealizowany, to jest korona gór Polski. Coś tam już zostało zrobione wtedy, ale trzeba zacząć od początku. I mam zamiar, pomimo, że jest to może wbrew logice ekonomicznej, robić pojedyncze wycieczki na każdy kolejny szczyt. A więc pierwszym będzie Mała i Miła Łysica w Górach Świętokrzyskich. Dzisiaj się nie udało, ale może w przyszłym tygodniu. Się radość, trzeba się wydarzać. Życzcie powodzenia w zdobywaniu korony. Wiem, że dla wytrwałych górołazów, turystów, trekkingowców, wyczynowców, których wśród Polaków jest bardzo dużo, to jest nic. Ale dla mnie to jest jakieś małe wyzwanie. Może nie tyle fizyczne, choć to się okaże, co psychiczne. Może się uda. A może po prostu nie trzeba mówić o udawaniu, tylko robić swoje.